Efektywność i rozwój. Pierwszy rok realizacji tego programu to rozwój w zakresie poszukiwań wydobycia ropy naftowej, to dalsze definiowanie działalności operacyjnej naszej rafinerii, która potrafi przerobić najwięcej, wycisnąć kropli ropy naftowej, produktów, na którym nam bardzo zależy. W działalności detalicznej to dalsze usprawnianie i rozszerzenie działalności sieci po to, żeby uzyskać udział w rynku założony w strategii na poziomie 10%. Mamy osiągnięty poziom 8,5%. W związku z tym spokojnie realizujemy program, ażeby pokazać rzeczywisty fundament przyszłego modelu grupy kapitałowej LOTOS na następne lata, na następny okres strategii do roku 2020.